Mimo młodego wieku uchodził za jednego z najzdolniejszych oficerów Armii Polskiej, odradzającej się po zaborach II Rzeczpospolitej. Był doskonałym i dzielnym dowódcą, świetnym organizatorem i gorącym patriotą, który ojczyźnie oddał to, co miał najcenniejszego – własne życie. Leopold Liskula urodził się w 1896 roku w podłańcuckiej Kosinie. Rzemiosła wojskowego uczył się w Związku Strzeleckim. Męstwem i talentem dowódczym zasłynął już w czasie I wojny światowej. Mimo młodego wieku dowodził kompanią, a później batalionem 1 Brygady Legionów. Za bitwę pod Kostiuchnówką, w której Polacy zmierzyli się z 10-krotnie większymi siłami rosyjskimi, zaledwie 20-letni dowódca batalionu został odznaczony austriackim krzyżem zasługi. W raporcie po bitwie kapitan Kukiel pisał: Porucznik Leopold Kula nadzwyczajnym męstwem i świetną inicjatywą bojową przyczynił się do ocalenia batalionu i nawet całego 7. pułku od zagłady. Po odzyskaniu niepodległości walczył z Ukraińcami. Brał udział m.in. w odsieczy Lwowa, toczył zwycięskie boje pod Poryckiem i Uchnowem. Swoją ostatnią bitwę stoczył pod Torczynem. Komunikat Naczelnego Dowództwa Wojsk Polskich, Warszawa, 7 marca 1919 roku. Wołyń, grupa generała Śmigłego. Jedna z naszych kolumn pod dowództwem majora Lisakuli zaatakowała Torczyn, broniony uporczywie przez większe siły ukraińskie i artylerią. Po zaciętej walce miasteczko to wpadło w nasze ręce. Nad kolumną skierowaną na wschód od Torczyna, przeznaczoną dla odcięcia odwrotu nieprzyjacielowi, objął dowództwo sam major Liskula, biorąc na siebie po raz ostatni najodpowiedzialniejsze, lecz najniebezpieczniejsze zadanie. Śmierć nie oszczędziła tego dzielnego żołnierza. Wróżącego wielkie nadzieje dowódcy, ciężko ranny wkrótce zmarł. Młoda armia polska straciła jednego z najlepszych swych oficerów. Marszałek Józef Piłsudski awansował pośmiertnie Leopolda Lisakulę do stopnia pułkownika i odznaczył orderem wojennym Virtuti Militari. Pogrzeb pułkownika 16 marca 1919 roku w Rzeszowie stał się wielką manifestacją patriotyczną. Leopolda Lisakulę pochowano na cmentarzu na Pobitnie. Z inicjatywy rzeszowskich radnych w latach 20. ubiegłego wieku miasto wystawiło swojemu bohaterowi okazały grobowiec. Natomiast w 1932 roku na placu Farnym stanął jego pomnik. Zniszczony przez Niemców monument odbudowano dopiero w 1992 roku. Dziś imię pułkownika Leopolda Lisakuli nosi kilka szkół w Polsce, w tym rzeszowskie II Liceum Ogólnokształcące, do którego uczęszczał, i jedna z głównych ulic stolicy Podkarpacia. 88. rocznicę śmierci pułkownika Leopolda Lisakuli rozpoczęto złożeniem kwiatów na grobie bohatera. Na pobicińskim cmentarzu nie zabrakło gospodarzy miasta i regionu, żołnierzy podhalańczyków, członków Związku Strzeleckiego, a przede wszystkim młodzieży rzeszowskich szkół, na czele z delegacją II Liceum Ogólnokształcącego, którego jest patronem. Łatwo jest o Polsce mówić, trudniej dla niej pracować. Jeszcze trudniej umierać, ale najtrudniej cierpieć. Takie słowa odnaleziono na ścianie więzienia w niemieckiej katowni na Alei Szucha. Te słowa doskonale odnoszą się do naszego bohatera. 88 lat temu pod Torczynem zginął Leopold Liskula. Żył zaledwie 23 lata, ale w ciągu tych 23 lat sporo już przeżył, wiele wycierpiał. Zapłacił najwyższą cenę za swoje ideały, które wyznawał.
Rzeszowski Kościół Świętego Krzyża. W młodości na mszę uczęszczał tu Leopold Liskula. Stąd także wyruszył 16 marca 1919 roku w swoją ostatnią drogę na miejsce wiecznego spoczynku. Na mszę w intencji Leopolda Lisakuli i poległych za ojczyznę, której przewodniczył biskup Kazimierz Górny, przyszły tłumy młodzieży, kombatanci i goście oficjalni. Przypominając postać pułkownika, biskup Górny mówił: życie oddał za Polskę, broniąc jej ziemię. Obyśmy z tego ideału bohaterstwa, którym jaśniał pułkownik Liskula, 22-letni młodzieniec, mężczyzna, umieli także obecnie kształtować nasze życie przez wzajemną życzliwość, przez szacunek dla starszych, przez troskę o ubogich, przez sprawiedliwość, ale pełną miłości dla drugich. Obyśmy nigdy nikim nie gardzili. Z tej ofiary męczeńskiej, heroicznej, tylu bohaterów polskich w czasie pierwszej wojny, po wojnie, w czasie wojny bolszewickiej, a potem w czasie II wojny światowej. Tak ogromna hekatomba ludzi, którzy życie oddawali za Polskę. Pomnik pułkownika Leopolda Lisakuli. Podobnie jak przed II wojną światową, to dla rzeszowian także dzisiaj główne miejsce uroczystości upamiętniających bohatera i manifestacji patriotycznych. Jak twierdził marszałek Edward Śmigły, Polska wybrała postać pułkownika Leopolda Lisakuli, żeby pokazać przyszłym pokoleniom, jak miała żołnierzy. Jako prezes podkarpackich Piłsudczyków i jako mieszkaniec Rzeszowa marzę o tym, żeby kult pułkownika Leopolda Lisakuli został przywrócony w całej Polsce, w całym Wojsku Polskim. Leopold Liskula należy do panteonu bohaterów narodowych. Myśląc o jego życiu, które w większości poświęcił sprawie niepodległości ojczyzny, przypomnieć należy dewizę wybitą na cmentarzu Orląt Lwowskich. Mortui sunt ut liberi vivamus, która w języku polskim brzmi: umarli, abyśmy żyli wolni. Niech przypomina ona nam współczesnym, że wolność ojczyzny krzyżami była mierzona. Takim właśnie wielkim rzeszowskim krzyżem, symbolizującym walkę o niepodległą ojczyznę, był w tamtych latach u narodzin II Rzeczypospolitej Leopold Liskula. W 1932 roku generał Kazimierz Sosnkowski, reprezentując marszałka Józefa Piłsudskiego w obecności marszałkowej Aleksandry Piłsudskiej i prezydenta Rzeczypospolitej Ignacego Mościckiego, podczas ceremonii odsłonięcia pierwszego pomnika Leopolda Lisakuli w Rzeszowie powiedział do polskiej młodzieży: młode pokolenie powinno wpoić w siebie ideały Lisakuli. Toteż już w latach II Rzeczypospolitej żywa była legenda naszego bohatera, którą pielęgnowało wiele szkół, drużyn harcerskich, jednostek wojskowych, ulic miejskich w kraju i na obczyźnie, nosząc jego imię i wysławiając hymnem o pułkowniku Leopoldzie Lisiekuli.
Podobnie jak w latach 30. ubiegłego wieku w rocznicę śmierci Leopolda Lisa-Kuli, plac Farny zapełniły poczty sztandarowe szkół, drużyny strzeleckie z regionu, kompania reprezentacyjna i orkiestra 21. Brygady Strzelców Podhalańskich oraz mieszkańcy Rzeszowa. Wśród nich bratanek pułkownika Leopold Kula. Bardzo dobrze, że w tych uroczystościach rocznicowych coraz więcej młodzieży bierze udział. I w ogóle, że jest coraz większe jakby zainteresowanie tymi uroczystościami. Bardzo nam jest z tego powodu przyjemnie i bardzo serdecznie wszystkim dziękuję w imieniu rodziny pułkownika Lisa-Kuli za udział w tych uroczystościach. Dziękuję bardzo.